Witam, zagramy dalej w Fairy Tail Adventure i od razu mnie reptilianie atakują. Rzuć tym zaklęciem. Boli bardzo! Niestety Kevin, ponieważ jest taki dobry w rzucaniu czarów, rzuca czary, które zadają naprawdę bardzo poważne obrażenia. Za tym idzie, jak się rzuci czar obszarowy, to także można potraktować samego siebie bardzo niefortunnie tym czarem, nie? No było takie szkolenie, oczywiście. To też? No, już się ulepszył. Posługiwałem się zaklęciami. Ciekawe, do czego prowadzi ta odnoga, ale w sumie nie obchodzi mnie to. Zobaczmy, czy idziemy w dobrym kierunku, tak? No, jeszcze trochę w lewo i trochę na dół. Trzeba będzie się przejść. Koniec drogi. To znaczy, że teraz jesteśmy zdani na siebie. Gra nas prowadziła na rączkę do pewnego, za rączkę do pewnego momentu, a teraz już nie prowadzi. Nie wiem, czy czasem to miasto, o którym wcześniej wspominałem, to gdzie się trzeba dostać po wodzie, nie znajduje się w tym miejscu, nie? Jakoś tak. Ale to się przekonamy jeszcze. Spokojnie, dojdziemy do tego momentu. Nie idź z powrotem do kwasu. I z powrotem mamy ścieżkę. Hurra! Jak widać, jest jedyny sekstant na całą grę. I to ten sekstant znajduje się zaraz na początku. Ciekawe, czemu nie mogli tego dać bohaterom, tak jak dali te mapy, nie? Że każdy ma swoją. Dobra, przyświećmy mu słońcem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Teraz reptilianin jest dobrze opalony. Tych po prostu pokroimy, albo nie. O Jezu. Niezłomne morale kolesia. Jak zobaczy coś takiego, powinien spieprzeć czym prędzej. O. Biżuteria, cóż za śmieć. Teraz tak, jeżeli chodzi o tę pierwszą wartość, to jesteśmy dobrze, ale ta druga jeszcze się powinna zmniejszyć. Znacznie. Czyli jesteśmy na dobrej długości, ale jeszcze na złej szerokości, tak? Geograficznej. Nie. Latitude to jest chyba szerokość, a longitude to jest długość, nie? W prawo? No, co, źle szedł? No, w prawo trzeba iść najwyraźniej. No dobrze. Jak się idzie w prawo, to się zmiesza, tak? Dosyć to nielogiczne. Jeszcze w prawo. Nic mnie nie atakuje, nie wiem, po co oni się zezłościli.
No ale teraz już idę do góry i to też nie jest takie to, co bym chciał dokładnie. Chyba, że to trzeba iść tam jeszcze. Bo tam widać, że ta wyspa jakoś tak się trochę zawija, nie? Ten półwysep. Boże, nie do wody. Nie. Dobrze, że mają kalosze, to im się przynajmniej piach nie nasypie do butów. Gumioki. Ten ma żółte gumioki jak wieśniak z regimenta. A cóż to jest? Latarnia morska czyżby? Jakaś kobieta tam chodzi. Wejdź. Zadziw kobietę swoją obecnością. O! Aha, to jest taka wskazówka. To jest taka wskazówka, która nic nie mówi, ale coś mówi jednak. I to jest taka wskazówka, którą my zapomnimy, a którą trzeba wykorzystać na samym końcu gry, tak naprawdę. Ale ja będę pamiętał. Droga kobieto, pewnie służysz tylko umiejętnościami leczniczymi. Jesteś poza tym bezużyteczna, prawda? It takes more than merely reading a book to use magic. I have a healer's skills. You are in near perfect health. You obviously don't need my healing arts. Obviously. Może jeszcze do piwnicy wejść. Można też zabić pirata, który tam chodzi. Ale spokojnie, do wszystkiego dojdziemy. O, czyżby ta piwnica była jakaś większa? Poison Cloud. Ciekawe, czy będę w stanie użyć tego czaru. A no jestem. To jest magia zielona, co ciekawe. O, coś takiego. Dobre, może być. To chyba jest trochę większe niż się spodziewałem. Może nie. Podoba sam Julianie? Te strzały mogę wywalić, bo i tak nie będę je sprzedawał, nie? Tak samo to. Tylko Banshee. Chyba trochę zabolało. I szlama. Ojej, to jest dosyć wytrzymałe. Nie wiem, czy nie jest całkowicie odporne na ciosy tego miecza. Nie wiem, czy nie będę musiał tutaj pozostałych braci czasem przeprowadzić. Ale wypłata. Całe szczęście mamy cheata. A ja się teraz szlamo poczuł oszukany na pewno. Spróbujmy tam wejść całą drużyną. Może po prostu ten miecz jest za słaby, może kulderą trzeba przepieprzyć, nie? Albo w ogóle czarami w to. Któż to wie? Oczywiście Julian jest głupi i nie wejdzie tutaj, tak? Nie, wejdzie jednak. Wymyślił drogę. Powiedziałem, że macie chodzić razem. I to chodźcie razem, nie? O Boże, wejdźcie tam do środka. No. Co to było? O mój Boże. Jaka głupota. No poczekamy, poczekamy. Chodźcie tu. No chodźcie, come on. Chodźcie, chodźcie.
Nie znalazłeś się czasami pod planszą, nie? Nie, dobrze. Niestety jedyny bohater, który cokolwiek sobie wart jest, musiał zostać w tle. Nie? No, ty, Filip, już coś robisz w tej szlamie. A i tak czarami chyba najlepiej. Żegnam. Więcej. Jak wsysło go. No chyba tylko Kuldero może zranić. Właśnie dlatego Kuldero jest najlepszym mieczem. No dobra, co jeszcze będzie w tej jaskini? O. A nie, można otworzyć. Myślałem, że będzie na klucz. Człowiek. I'll be striking you down for that. Jakiś Devlin. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Let's kill all those bloody yellow bellies. Yellow bellies, tak, żółte dzioby jesteśmy. Jak widać, nie. Tempest. Czyli teraz każdy już ma po kolorowym mieczu. W sumie nie pamiętam, żebym kiedykolwiek ten miecz znalazł. Ciekawe. Czemu w takim miejscu w ogóle ten Pulas siedział? Kto to miał być w ogóle? Jest takie głupie, że po prostu koleś siedzi w jaskini, nie wiadomo kto to jest, dlaczego mamy go zabić, czemu nas atakuje, nie? A jak widać, ten miecz chyba dobrze działa na te umarłe stwory, nie? No, jednym ciosem zabiło Banshe. Podczas gdy Kuldera potrzebowała aż dwóch. Po prostu wszystko. Najwyraźniej. Ale popieprzyło Juliana. Zobaczmy, jak sobie Tempest radzi. W ogóle sobie nie radzi. Za kłopota. Możesz porzucać czary leczące za to. Ty tak samo. Trochę gorąco zaczyna się robić. Nie mam nic ofensywnego. O-o! Nie przesadzacie trochę, chłopcy? Nic nie mogę zrobić poza ucieczką. Tak, w tą stronę ucieczką, w tą stronę. Come on! Podnoś to. Nie chcę butelek zużywać, ale chyba się skończy na tym, że będę musiał w takim wypadku. Dobra, nie ma co tutaj przedłużać. Odwlekać tego, co trzeba zrobić, niestety.
To musi być naprawdę jakiś potężny artefakt. Coś mi się wydaje, że ten miecz mi się jeszcze przyda w przyszłości. Także na pewno nie będę się z nim rozstawał. Nigdy. O! A to ciekawe. Szkoda, że nie mam tutaj tylko czary Rejoin, nie? Przez chwilę dźwięk nie działa z jakiegoś powodu. Dobra, pierdzielić to. Julian is hurt. O nie, nie mam many. Ale Julian tu i wypłaty dostaje. No, ominąłem to miejsce. Mam nadzieję, że nie będę już musiał tutaj nigdy wracać. To było dosyć trudne. Ulepszajcie się, ulepszajcie. Właśnie Kevin sam w domu uległ ulepszeniu. Dobra, przerwa.